niestety nie mogę tutaj ujawnić, jakie to były źródła. Natomiast rzeczywiście one potwierdzały de facto to, o czym teraz pisze między innymi Rzeczpospolita, że takie nagrania były robione, nie mając wiedzy przy tym, podkreślam, nie miałem wtedy jeszcze wiedzy przy tym, że pojawiło się to między innymi w tej sprawie, która była prowadzona, sprawa sądowa, która była prowadzona wobec tych braci, która ma charakter niejawny. Nie miałem wtedy takiej wiedzy. Natomiast te źródła, które mi przekazywały, to rzeczywiście fragmentaryczną, ale można było to przy pracy operacyjnej ułożyć w pewną jakąś logiczną całość. Ja wcale się nie dziwię, że jeżeli ktoś prowadzi dom publiczny, to nagrywa. Jeżeli ja bym prowadził, to też bym tak robił. Panie pośle, tutaj nie można być zdziwionym w ogóle, że coś takiego się odbywa w domu publicznym, no bo to jest najłatwiejsze do utrzymania klientów swoich w tak zwanym szachu. Jeżeli to są jeszcze osoby ze świecznika, to mając taką wiedzę, mając takie nagrania, można w sposób dowolny te osoby szantażować. Więc to nie jest dla mnie i dla pracownika operacyjnego innego, nie jest jakaś wiedza, która jest wyjęta z kapelusza. No, każdy, który by tak prowadził, jak pytałem kolegów, czy to w ostatnim czasie, czy też wcześniej, każdy by tak robił. Tym bardziej, że wiedza, która dotarła, związana była z tym, że to nie funkcjonuje na zasadzie takiej, jak ktoś sobie wyobraża agencję towarzyską, że jest jeden budynek tylko. Tylko to funkcjonowało w sieci hoteli. Były dodatkowe pokoje, które były okamerowane. Więc tam, wiadomo, pokoje ekskluzywne, bo ekskluzywni goście, były prawdopodobnie robione nagrania. Natomiast wiedza ta pochodzi, to jest wiedza wieloźródłowa, od różnych osobowych źródeł, które nie są ze sobą powiązane, bo ja to weryfikowałem. I rzeczywiście na Podkarpaciu nie było to tajemnicą, że w domach publicznych są zamontowane studia nagrań. O tym wiedzieli po prostu funkcjonariusze, ale wydaje mi się, że po prostu nikt nie chciał tego ruszyć, ponieważ funkcjonariuszy z Podkarpacia to trochę przerastało, bo często sami korzystali. Przynajmniej mi tak wychodziło z moich ustaleń. Czyli pana OZI tak naprawdę potwierdziły, że te taśmy rzeczywiście funkcjonują gdzieś w obiegu na Podkarpaciu, tak? Czy dobrze zrozumiałem? Tak, oczywiście. Potwierdziły to osobowe źródła informacji, że te taśmy są. Czy kilka źródeł z tego, że tak. To nie jest jedno OZI, tylko że nie, kilka, to jest kilka osób? To jest informacja od kilku osobowych źródeł, że taśmy rzeczywiście są, że były osoby nagrywane i że służą do szantażu. Natomiast kolejne ustalenia związane ze sprawą mówiły o tym, że backupy, czyli dodatkowe kopie, zostały tych taśm wywiezione w bezpieczne miejsce na terytorium Ukrainy. I to również była informacja wieloźródłowa. Ta informacja została przeze mnie przekazana do szefa CBA. Jakie czynności on robił innymi funkcjonariuszami, tego nie wiem. Ja wiem tylko czynności, mogę wypowiadać się do swoich czynności, które ja robiłem na tamtym terenie. Natomiast pierwsza informacja, o czym pan wspomniał, pochodziła od szefa CBA. To on mnie zadaniował w temacie. Ja nie wyciągnąłem tego pierwszy, tylko ja dostałem polecenie, żeby to zweryfikować. Ale czy później, jak pan przyniósł mu tę informację, że pana OZY potwierdzają, że te taśmy funkcjonują, czy dalej zadaniował pana, że trzeba znaleźć te taśmy? Kazał panu szukać tych taśm? Tak, zostałem tak zadaniowany, żeby znaleźć miejsce przechowywania. Przynajmniej to, które miało być na terytorium Polski. Bo miał taką wiedzę szef CBA podobno, to mi przekazał. W związku z powyższym ja dalej szukałem w terenie. Czy szef CBA mówił o konkretnych osobach, które mogły być tam nagrywane? Szef CBA stwierdził, że są tam funkcjonariusze i politycy. Nie wskazał przy tych rozmowach wstępnych, nie wskazał konkretnych osób. Nigdy nie było wskazanych konkretnych osób, natomiast była taka wiedza jakby ogólnikowa, którą on posiadał, że tam są nagrani funkcjonariusze i politycy i rzeczywiście ja weryfikując później te informacje, jeżeli chodzi o działalność tych agencji towarzyskich z innych służb, wszedłem w posiadanie informacji takiej, że jeden z ówczesnych, wysoko postawionych funkcjonariuszy również jest na nagraniu. Taką informację przyniósł jeden z
funkcjonariuszy ze Straży Granicznej. On miał taką wiedzę po tym, jak wykonywał czynności służbowe jawne na terenie Podkarpacia. Przez posiadanie takiej wiedzy tą informację przekazał do ówczesnego dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. No i w konsekwencji został ze stanowiska zdymisjonowany, ale tutaj nie znam szczegółów, nie chciałbym się wypowiadać. Na pewno na tym stanowisku, które posiadał wtedy, już go tam nie ma. Rozumiem. I pan zdobył to jedno nagranie i przyjechał pan z nim do CBA, do centrali, tak? Panie pośle, jeżeli chodzi o rzeczowe nagranie, zostało wywołane spotkanie z osobowym źródłem, które przekazywało informacje wcześniej bardzo istotne, zawsze weryfikowalne, sprawdzone i które przekazywało informacje o wysokich funkcjonariuszach różnych służb. One później w toku czynności operacyjnych zostały zawsze weryfikowane pozytywnie. Spotkanie zostało wywołane. Na tym spotkaniu został mi pokazany film z jednego z domów publicznych. Na tym filmie nie oglądałem całego. Nie jestem fanatykiem tego rodzaju filmów. Nie oglądałem całego. Natomiast osobowe źródło, które pokazywało mi film, po prostu przeskakiwało sekwencje i to źródło wskazało, że stwierdziło do mnie tak, żebym przyjrzał się dokładnie, kto jest na filmie. Więc ja, przeskakując kolejne klatki w filmie, tam jest ten film trwał około 15-16 minut, z tego co sobie przypominam. Rzeczywiście na tym filmie, co później potwierdziło źródło, zobaczyłem jednego z polityków, czy też osobę podobną do jednego z bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. W momencie, kiedy źródło powiedziało mi, że osoba, która świadczy usługi, ma 14 lat, no ja powiem tak, no ja mam dwoje dzieci, no i tak dla mnie to jest... Chodzi o niesmaczne, to, niezręczne. Chodzi o to, że to było bardzo niesmaczne po prostu to było obrzydzenie. Klient poprosił o to, żeby wyłączyć tą taśmę, ponieważ scena była dość obrzydliwa dla mojego klienta. W takim razie na razie nie mam więcej pytań, później chętnie jeszcze. Grzegorz Furgo. Proszę pana, pytanie. No wrócę do tego, co zadałem dwa tygodnie temu pytanie, bo cały czas jakby mówimy na okrągło. Co pan widział na tej taśmie, panie doktorze? I kto tam jest na tej taśmie? Panie pośle, tak jak powiedziałem, na tej taśmie, ta taśma pochodziła z jednego z domów publicznych, czy też hoteli, na pewno z Podkarpacia. Na taśmie jest sekwencja filmu, począwszy od wejścia dwóch osób do pokoju, przez scenę rozbierania się tych osób, poprzez akt seksualny. Natomiast według mojej wiedzy na tej taśmie był marszałek Sejmu. To jest moja wiedza. Ja obecny marszałek Sejmu? Obecny marszałek Sejmu, tak. Marek Kuczyński. Oczywiście. Szanowni Państwo, informuję, że w dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 roku. Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa. Także liczba lotów wywołująca kontrowersje była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami, często małych miejscowości, jakie odbywałem podczas swojej pracy. Przyjąłem bowiem model pracy marszałka, który działa nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale pracuje także w kraju i za granicą. Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem, że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji. Dziękuję bardzo. Pan marszałek nie złamał prawa. Pan marszałek nie złamał też
istniejących w tej dziedzinie obyczajów. I to chcę bardzo mocno podkreślić. No ale skoro państwo najwyraźniej mają inne zdanie i przynajmniej bardzo poważna część opinii publicznej ma inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć, iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: słuchać Polaków, służyć Polsce. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, po długiej przerwie. Zachęcam do obejrzenia tego filmu do końca, ponieważ w końcówce będzie bardzo ważny komunikat, dlatego bardzo was gorąco zachęcam, bo jest to bardzo ważna sprawa. Kolejny cyrk dla idiotów zaliczony. Większość uwierzyła, garstka nie uwierzyła, ale co tam. Nazwiemy ich miłośnikami teorii spiskowych. Kolejne kłamstwa i oszukiwanie Polaków przez polskojęzyczny rząd. Dlaczego polskojęzyczny? Z naciskiem na polskojęzyczny, ponieważ ci ludzie jedynie mówią w języku polskim, a mają, z nich są tacy Polacy jak ze mnie, artysta estradowy. Jest to polskojęzyczny rząd, są to polskojęzyczne rządy od 30 lat, na usługach organizacji satanistyczno-demonicznych z Nowego Jorku, wyznania roszczeniowego. Oni tylko wykonują polecenia i rozkazy, także tutaj myślę, że nie możemy też mieć wielkich pretensji, bo przecież oni są takimi dobrymi ludźmi, że starają się bardzo, ale mają polecenia z wyższych sfer i no i wykonują je, także kłamstwa przychodzą im z wielką trudnością. Oczywiście to jest wszystko bzdura, ponieważ to są zawodowi machloje, kłamcy i oszuści od 30 lat, ponieważ układ magdalenkowy to nie ma znaczenia, czy to jest to PiS, PO, PSL, SLD, AWS, Porozumienie Centrum, to są wciąż ci sami ludzie, wciąż te same twarze. Ja, kiedy ich słucham, dostaję od ruchów wymiotnych, mi jest niedobrze. Robiąc ten materiał i przesłuchując to, jest mi niedobrze. Ja nie mam już nawet ochoty patrzeć na nich, słuchać ich, ponieważ jest to stek bzdur, kłamstw i manipulacji. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Marszałek Sejmu, były już marszałek Sejmu, nie radził sobie z pożądaniem i latał na lody na Podkarpacie. Latał na lody według wszystkich ptaszków, które fruwają i ćwierkają. Jego ptaszek też fruwał i ćwierkał. Być może latał reanimować swojego ptaka. Ten koleś jeździł na seksualne schadzki z nieletnimi dziewczynami, czyli jest po prostu bandziorem, dlatego że nie dość, że okłamuje miliony Polaków, to jeszcze za nieswoje pieniądze i odprawia akty z nieletnimi, które są karalne, które są najbardziej karalne w obecnych czasach, czyli pedofilia, jest to akt pedofilii. Ja wam powiem, jak było naprawdę według mnie. Oczywiście to jest moja wersja, mogę się mylić, bo każdy jest omylny, każdy może się pomylić, ale coś czuję, że jednak mam trochę racji, być może bardzo dużo racji. Naczelny wódz Polski, prezes tysiąclecia, pan Jarosław Rabbi Kaczyński, powiedział, że marszałek Lodzik Kuchciński odchodzi dlatego, że opinia publiczna się tego domaga. Taki mocny, który walczył z całą Unią Europejską. Głosowanie 27 do 1, który stawiał się przez tyle lat, który tak kłóci się na sejmowej mównicy z platformersami, nagle słucha opinii publicznej i wycofuje swojego rycerza. Ponieważ opinia publiczna się tego domaga. Ja jako opinia publiczna domagam się dymisji. Wszystkich. I też to zrobicie? I wy to wierzycie? To, co ten koleś mówi? Przecież to jest cyrk dla idiotów. On mówi, że opinia publiczna się domaga, że w jego mniemaniu Lodzik, pan Lodzik niczego złego nie zrobił. Ale on go odwołuje tylko dlatego, że opinia publiczna tego wymaga. A może opinia publiczna, czyli Gazeta Wyborcza, Onet i TVN mógł jeszcze to dodać. Nie, tak nie było. Ja wam powiem, jak było naprawdę.
boją się skandalu obyczajowego z udziałem marszałka, byłego już marszałka Sejmu, bo gdyby to wypłynęło, to byłaby taka jazda, że być może PiS nawet przegrałby wybory. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że umierają osoby, świadkowie afery podkarpackiej. Umarł jeden świadek. Zginął. Nieszczęśliwie zginął. Szedł chodnikiem, potknął się o kostkę, uderzył głową, nie żyje. Drugi świadek podobnie przechodził, rozjechał go rower, czy cokolwiek. Jakąś historyjkę zawsze sobie wymyślą. I trzeci, Dawid Kostecki, leży sobie na łóżku, na bryczy w celi i wiesza się. Samobójstwo przez powieszenie, leżąc, przykryty kocem. I ludzie w to uwierzyli. To nie są żadne samobójstwa, to nie są żadne nieszczęśliwe wypadki, śmierci jakieś dziwne, tylko to są zabójstwa. To jest usuwanie świadków jednej z największych afer, myślę, że największej afery seksualnej w Polsce. Tak to trzeba nazywać. I to dotyczy większości polityków, polskojęzycznych polityków, ponieważ wszystko zaczęło się dziać prawie 10 lat temu, czyli wtedy wiadomo, kto rządził, to dotyczy wszystkich. Jeden, drugiego myje. PO-PiS. Zapamiętajcie sobie tę nazwę. Od dzisiaj to jest PO-PiS. PO-PiS, czyli partia oszustów politycznych i syjonistów. Od dzisiaj tak będziemy nazywać tę organizację polskojęzycznych oszustów politycznych i syjonistów. Nie wierzę i nie uwierzę w to, że Dawid Kostecki się powiesił, że odebrał sobie życie. Nie uwierzę w to, że dwóch pozostałych świadków też dziwnym trafem gdzieś zginęli, umarli. Jest bardzo ważna i bardzo istotna sprawa, bardzo istotna kwestia, ponieważ jeśli Ukraińcy nagrywali to wszystko, jeśli Ukraińcy mają jakieś haki, to na pewno te haki znajdują się w rękach ukraińskich służb specjalnych, ukraińskich władz, ukraińskich polityków, ukraińskich oligarchów. A jeśli to wszystko znajduje się w ich rękach, to PiS, polscy politycy są szantażowani, ponieważ jeśli to by wypłynęło, to już to wspomniałem wcześniej, będzie afera, jakich nigdy nie było. I teraz to się wszystko zaczyna układać w całość. Ta uległość polskich polityków właśnie od prawie 10 lat w stosunku do Ukrainy. Wydaje mi się, że są szantażowani, tutaj nie można ich usprawiedliwiać. Wydaje mi się, że Duda, prezydent, pan przecież zawiózł w walizce miliony czy miliardy złotych. Stąd ta uległość wobec Ukraińców, wobec imigrantów. I to się zaczyna układać w całość, ponieważ zawsze zastanawiało mnie, dlaczego Polska jest taka uległa wobec Ukrainy? Dlaczego Polska nie ma własnego zdania? Dlaczego Polska jeszcze nie przeprowadziła ekshumacji na Wołyniu? Tylko dlatego, że coś jest. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego? Dlaczego? O co chodzi? A teraz to wszystko zaczyna się układać. I lepiej zdymisjonować marszałka Sejmu pod pretekstem lotów. Lotów. Przecież takie loty wykonują wszyscy politycy. Nie chce mi się wierzyć, że inni takich lotów prywatnych nie wykonują. Mnie to nie interesuje. Oczywiście to jest złe, ponieważ lata sobie za nasze pieniądze. To jest bardzo złe, ale to robi każdy. I to jest tylko przykrywka. To jest tylko przykrywka do tego, że ten koleś po prostu korzystał z usług domów publicznych. I mało tego, z usług nieletnich. I ci bandyci, ci bracia ukraińscy po 18 miesiącach wychodzą na wolność. Kiedy Dawid Kostecki otrzymał karę kilkukrotnie wyższą, dłuższą odsiadkę. Potem nagle ginie, umiera. Ale ważne jest to, że Kuchciński został, Lodzik Kuchciński został zdymisjonowany, on się być może sam podał do dymisji, dlatego, że wykonywał loty.
loty krajoznawcze, międzynarodowe, żeby promować Polskę i żeby... Ciekawe, co marszałek Sejmu może robić za granicą, jakie ma funkcje, co może reprezentować. To jest kolejna ściema. Jednym słowem, jeden wielki cyrk dla idiotów. My wszyscy jesteśmy tymi idiotami. Politycy polskojęzyczni zrobią wszystko, żeby ta afera nie wypłynęła. Dlatego siedzą cicho z lewej, z prawej. Popis. Polskojęzyczni, oszuści polityczni i syjoniści. Mam nadzieję, że ten film otworzy wam oczy. Wiem, że wielu z was, że większość z was te oczy otwarte ma już od dawna i bardzo się cieszę, ponieważ ja to robię dla was, żeby pokazywać prawdę. To jest bardzo ważne i bardzo istotne, choć jest to trudne i niewygodne, ponieważ ludzie, którzy mówią prawdę, no wiecie, co się dzieje potocznie. Są szykanowani, szkalowani, oczerniani itd., itd., ale jest tych kanałów takich porządnych na YouTubie kilka, naprawdę. Ja kiedyś zrobię taki odcinek, w którym powiem, kogo powinniście oglądać, a kogo nie. I tutaj zaczniemy już działać, ponieważ jest strata czasu na innych. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tej kwestii. Teraz kwestia numer dwa, bardzo ważna, ponieważ od tego zależy przyszłość naszego kanału. Ja teraz miałem wolne, zrobiłem sobie totalne wolne od YouTube'a. Nie interesowałem się, nie zaglądałem właściwie nic. Zero. I był to wspaniały czas, ponieważ odpocząłem. Ten YouTube zabiera mi tyle czasu, że byłem już przemęczony, bardzo, totalnie przemęczony, wymęczony, wykończony. I ja w ten sposób nie potrafię już tego kontynuować. Przepraszam. Dlatego wszystko zależy od was. Ja nie mogę tego kontynuować w ten sposób, ponieważ nie mam czasu i jestem zaniedbywany w życiu takim osobistym. I ja tak naprawdę na dobrą sprawę już mógłbym to zakończyć, bo ja już dużo zrobiłem. Zresztą to nie jest najważniejsze, wyświetlenia, lajki, subskrypcje, to nie jest najważniejsze dla mnie. Dlatego nawet gdybym jutro już przestał nagrywać, nic by się nie stało dla mnie. Robię to dla was. I mam wielką prośbę do was, ponieważ ja chciałbym to, jeśli oczywiście wy chcecie, żeby ten kanał był taki, jaki był, żeby filmy były regularnie, wrzucane, ja muszę wtedy zaniedbywać moje inne obowiązki, moją pracę, którą wykonuję na rzecz YouTube'a. Ja nie mogę sobie na to pozwolić, ponieważ charytatywnie, wiecie, no, nie można niczego robić, wszystkiego charytatywnie. Trzeba też z czegoś żyć, dlatego mam taką propozycję. Jeśli wam zależy na tym kanale, chcielibyście, to proszę wspierajcie finansowo. Ja bym chciał traktować to w ten sposób, żeby też się z tego utrzymywać. Jeśli oczywiście chcecie, żeby to było tak, jak było. Jeśli wam nie zależy, jeśli nie chcecie, jeśli uważacie, że to jest niepotrzebne, to ja będę wycofywał się, będę robił tego coraz mniej i będzie tych filmów naprawdę mało, ponieważ ja w ten sposób nie potrafię. YouTube zajmuje czasem 6-5 godzin. To nie jest tak, że wrzucę filmik. Widzicie, ten film to wymaga czasu, to wymaga montażu, wyszukiwania informacji. Później czytanie komentarzy już nie, bo to już jest naprawdę czasochłonne i nie mam czasu przeszukiwać tysiąca komentarzy. Dlatego od tej pory to będzie takie testowe. Ja po prostu chcę zobaczyć, jak będzie. Raz w miesiącu będę ogłaszał taką zbiórkę na ten kanał. Zbiórkę po prostu, żebym mógł z tego żyć. Żebym mógł żyć z YouTube'a. Jest was już 40 tysięcy. Myślę, że to nie jest jakiś problem, żeby po prostu coś przeznaczyć, jeśli wam ten kanał się podoba. Myślę, że jeśli spielibyście się, to ja bym mógł spokojnie kontynuować, spokojnie przykładać się do tej pracy, pojechać tu, pojechać tam, pojechać na przykład na kilka dni do Powidza, ale nie będę z własnego czasu, z własnych pieniędzy tego robił, ponieważ inni kłamiąc, czasem oszukując, manipulują, zarabiają na tym. Dlaczego ja mam to robić charytatywnie? Oczywiście ja was bardzo lubię. Ja mogę robić charytatywnie, ale mało, mniej. Nie tak jak do tej pory. Nie narażać się nie wiadomo na co, ponieważ to też jest narażanie siebie na oszczerstwa, na różne takie, wiecie, sytuacje. Dlatego raz w miesiącu, być może w jednym czy też w dwóch filmach, będę ogłaszał taką zbiórkę. Będę ogłaszał zbiórkę. Poza tym, pod żadnymi innymi filmami nie będzie nigdy ani numeru konta, ani PayPala, nic nie będzie. Żadnych spraw związanych z finansowaniem, tylko w tych
dniach, w jednym czy też w dwóch dniach, raz w miesiącu to będzie się pojawiało. Także tylko wtedy będzie okazja, żeby mnie wesprzeć i liczę na was, naprawdę liczę na was i proszę was, ponieważ myślę, że wykonuję dobrą pracę i chciałbym też z tego żyć, tak jak inni z tego żyją, ponieważ większość youtuberów z tego żyje w ten sposób. Dlaczego ja miałbym tego nie robić? Powiem wam, że do tej pory średnie miesięczne wsparcie wasze było na poziomie 200 zł. To nie jest suma, żeby po prostu jakoś to wszystko pogodzić. Ja musiałbym zrezygnować z innych obowiązków na rzecz YouTube'a. Niestety życie kosztuje. Ja muszę jakoś funkcjonować, muszę jakoś żyć, dlatego bardzo was proszę. Jeśli wam zależy, ja oczywiście teraz będę widział, jak to będzie wyglądało. Jeśli nie będzie wyglądało, to ja już będę powoli się wycofywał, żeby też nie jakoś nie zaniedbywać swojego życia prywatnego, ponieważ chcąc iść w YouTube'a, potrzebuję rezygnować z innych rzeczy. Jedynym wyjściem jest ograniczenie innych dochodów na rzecz YouTube'a, ale wtedy ja z YouTube'a też musiałbym mieć jakieś korzyści finansowe, ponieważ jest to niewykonalne w inny sposób. Naprawdę. Zatem bardzo was serdecznie zachęcam. To jest tylko propozycja. Nikt nie musi z tego korzystać. Nikt nie musi tego robić. Jest nas już 40 tysięcy. To jest naprawdę sporo. Wystarczyłoby jakąś niewielką sumę. Niewielką. Chociaż co dziesiąty subskrybent. Żebym ja mógł już normalnie w spokoju wykonywać tę pracę, ponieważ nie ma nic za darmo w obecnych czasach. Nawet jak pójdziecie do restauracji z pragnieniem, nikt wam nie da, nawet nie poda szklanki wody. Ja robię wiele za darmo, wiele robię, ale no, są jakieś granice, są jakieś limity. Dlatego bardzo was serdecznie zachęcam i zobaczymy, jak to wyjdzie pod tym filmem. W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziecie wszystkie informacje wsparcia tego kanału. Ponieważ ja myślę, że to jest ten czas, że już chciałbym na tym normalnie zarabiać. W jakiś tam sposób oczywiście, w jakimś tam stopniu, nie żeby tylko z tego żyć, ale żeby to po prostu już zapewniło mi takie wsparcie, że mógłbym wtedy w spokoju kontynuować tę pracę, przygotowywać się do tych materiałów i robić coś fajnego. Myślę, że też fajnym pomysłem byłoby raz w tygodniu zrobienie takich odpowiedzi na wasze pytania, czyli wy zadawalibyście pytania, a ja bym odpowiadał. Oraz dla tych, którzy oczywiście będą mnie wspierać, jakieś rzeczy wyjątkowe, ekstra. Ja mam wiele pomysłów, zatem wszystko jest w waszych rękach tak naprawdę. Dobrze, to by było na tyle. Proszę was o udostępnianie tego filmu z tym pierwszym tematem, bo jest to bardzo istotne. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.